Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wybory mają konsekwencje. Brak chodzenia na wybory ma swoje konsekwencje. No i tyle teraz trzeba się zapytać, kto kogo wybiera i kto nie chodzi na wybory. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, Detroit, Chicago, no to jest, ma jeden wielki, potężny kryzys. No ale dużo miast prowadzonych przez komunistów, socjalistów, lewaków, San Francisco, Los Angeles, Portland, Oregon, Seattle w stanie Washington, no bo jest Washington DC, DC to znaczy District of Columbia, to jest w sumie nie, to jest stolica, ale to nie jest ani stan, no to taki specjalny region, można powiedzieć. Większość tych miast prowadzonych przez majorów socjalistycznych doprowadza do ruiny. No Chicago znane było z tego, że pół roku temu, rok temu, Chicago jest nad jeziorem Michigan, tam jest sporo kanałów, tam jest sporo wody, no, tam jest sporo mostów, także jak bandyci z pewnych dzielnic, z pewnych osiedli wyjeżdżały bandziory na rabunek, no to tam mosty podnosili. Później dużo ludzi krzyczało, że to było rasistowskie podnoszenie mostów, żeby sklepy nie były rabowane. No ale sklepy były rabowane, bo wystarczyło pójść do takiego wielkiego sklepu z narzędziami, zrabować kilka czy kilkanaście młotów, no i z tymi młotami można było iść do bogatych dzielnic, porozbijać wystawy, porozbijać te różne skrzynie, czy te wystawowe, tam gdzie ludzie sprzedają te szczególnie jakieś drogie torby dla kobiet, biżuterii i tak dalej. Także Chicago no, nie ma najlepszej renomy. Chicago jest prowadzone przez majorkę, burmistrza. To jest Lori Lightfoot, no ona oczywiście została wybrana, no bo jest po pierwsze lesbijką, po drugie jest czarną, a po trzecie jest strasznie brzydka, jest makabrycznie brzydka. No ale jakoś to powoduje to, że ma od groma głosów, no nie wiadomo kto te głosy liczy, no ale doprowadza do ruiny. No i teraz do ruiny jest również doprowadzony McDonald's. McDonald's, no to jest w zasadzie ich dom, Chicago to jest ich dom, oni 2 czy 3 lata temu wyprowadzili się z przedmieść Chicago, wprowadzili się do samego Chicago na to tak zwany loop, no to jest po polsku można powiedzieć jaka pętla, tam w latach 1880-tych, 90-tych tam różne rzeczy mówią, no ale taka jest pętla i tam tramwaj jeździł naokoło, czy jakiś taki naziemna kolejka, no w każdym bądź razie była taka pętla, no na dzień dzisiejszy to tam jest centrum, downtown, środek miasta, czy ten najważniejsze miejsce biznesowe. No oni tam się wprowadzili, żeby właśnie podnieść wagę i rangę tego Chicago, no ale ranga Chicago spada. Uciekają na lewo i prawo, uciekł Boeing, czyli ci od samolotów, oni wyprowadzili się do Virginii, Caterpillar, no to jest ta firma, która robi te ciężkie traktory, silniki do ciężarówek, na różniejsze spychacze, niespychacze. No, wyprowadził się Citadel, no to jest tylko taki hedge fund, to się przeprowadził na Miami.
Caterpillar w Teksasie dobrze się zadomowi, Benning w Virginii, no to tam na południu też się zadomowi, Citadel na Florydzie, no i to są wszystkie te miasta, te wszystkie południowe Stany, no bo jak widzicie cały ten postępowy lewacki i komunizm, no to jest na północy. Północ napadła na południe. To była wtedy wojna secesyjna. Teraz północ niszczy wszystkich tych bohaterów obrony południa. To usuwają. Usuwają nazwy na okrętach wojennych, usuwają nazwiska z poligonów i tak dalej, i tak dalej. No ale to właśnie wszystko, to wszystko się dzieje. Dlaczego o tym wspominam? No wspominam, że to pół kraju, pół narodu, ich dziadkowie walczyli, powiedzmy, po stronie południowej, no po dobrej stronie czy nie po dobrej. Ogólnie rzecz biorąc, to część mówi, że to chodziło o niewolnictwo, no a południe mówi, że w zasadzie no to chodziło o to, że nie można było głosować, no bo jednak te prawa do głosowania, samodecydowanie były zniesione. No i Chicago z tego wielkiego przemysłowego miasta po prostu zamienił się w jeden wielki bandytyzm. Chris Kempczyński, no jest prezydentem McDonald'sa, no i wydał takie w sumie bardzo szczere oświadczenie, ostrzeżenie można powiedzieć, że o tym przestępczości w mieście i o tej deterioracji, o tym upadku społecznym w jego mieście. On powiedział, że gdziekolwiek się w Chicago nie pójdzie, no to jest się świadkiem jakiegoś bandytyzmu. No i on powiedział, że każdy się w sumie zastanawia, o co chodzi w tym Chicago, co się dzieje w tym Chicago. No i powiedział, że jest takie ogólne poczucie czy zrozumienie tego, że miasto po prostu jest w takim kryzysie, że nie wiadomo, czy wydobędzie się z tego. No McDonald's sam w sobie, no to ma w Chicago około 200-400 restauracji samych w sobie w Chicago, no tam około 2 miliardów dolarów, no to wchodzi w tą ekonomię pomiędzy podatkami od tych restauracji, podatkami zabieranymi od jedzenia, podatkami zabieranymi z pensji tych pracowników. Tam dużo jest przecież biznes, śmieciarzy wywożą, no to też firmy śmieciarskie płacą, prąd jest dostarczany i tak dalej, i tak dalej. To potężne są koszty operacyjne, no i państwo jak zwykle tam kładzie na to rękę. No ale Kempczyński narzekał, czy stwierdzał, mówi, przecież to, co się dzieje w naszych restauracjach, no to tam jest bandytyzm, tam są strzelaniny, tam są bójki, tam jest nożownictwo, tam są narkotyki na wierzchu i to wszystko się dzieje w ich restauracjach. No on mówił to w pierwszej osobie, wszystko to się dzieje w moich restauracjach, w naszych restauracjach. No opierniczył i spytał się tej burmistrzyni Lori Lightfoot, o co to chodzi, no i powiedział, że to jest nieprawdopodobne, żeby klienci, żeby konsumenci, którzy chcieliby zjeść lekko, łatwo i przyjemnie, no i tanio, no to muszą napotykać się na takie sytuacje. No i podkreślał nieustannie, że system społeczny się rozpada, że społeczeństwo samo w sobie się rozpada. No, czy to kogoś zaskoczy? No ogólnie w Ameryce już nikt nie jest zaskoczony. Wielu ludzi mieszka daleko od różnych miejsc, no ale połowa kraju no to mieszka właśnie w tych miejscach, gdzie
służba społeczna prowadzona przez komunistów, nadzorowana przez komunistycznych sędziów, nadzorowana przez burmistrzów komunistycznych, oni po prostu odpuścili. Oni wszystko w ramach walki z rasizmem, w ramach walki z... W sumie to chodzi o to, że mówią, że jest rasizm. Jak kogoś aresztują, to jest rasizm. W Los Angeles i w San Francisco powiedzieli, że rasizm jest tak duży, że aresztują ludzi, to powiedzieli, że policja nie będzie ścigała kradzieży w sklepach, jeżeli coś jest poniżej $950. W Chicago też nie pomaga to, że burmistrzyni zabroniła, jak jest jakieś złodziejstwo w sklepie, no to policja nie może ścigać na piechotę, nie może biegać w mieście za złodziejami. Także złodziej wchodzi do sklepu, coś tam łapie, w międzyczasie może rozwali jakimś młotem ladę wystawową, no i ucieka, no i policja ma zabronione, żeby biegać. Tej policji no też jest coraz mniej, no bo było w 2019 roku było prawie 14 tysięcy, no a teraz jest około 11,5 tysiąca. Ludzie po prostu się zwalniają się na potęgę. Te 11,5 tysiąca na dzień dzisiejszy, no to przypuszczalnie bardzo duża część, no to jest świeżych po prostu takich krawężników, którzy po Akademii Policyjnej tam się dostali. No czarnych dużo nie ma. W Ameryce w sumie, jak się tak posłucha, no to czarni no to są tak jak w Polsce byli gitowcy, można powiedzieć, że tam jest poczucie jakiegoś takiego grupowej solidarności przeciwko policji. Tam jak policja wejdzie na jakąś dzielnicę, to czy morderca jest poszukiwany, czy bandzior jest poszukiwany, czy ktokolwiek jest poszukiwany, no to jest zmowa milczenia. Tam jest coś takiego, że nie kabluj. Po prostu jest nie kabluj, tak jak wytatuowani gitowcy w Polsce w latach 60. mieszkali, no to nikt nie kablował. I właśnie u czarnych jest coś takiego. Tam nikt nie idzie do policji. Ci młodzi ludzie, którzy wolą, wygląda na to, że wolą handlować narkotykami, no ale nie idą do policji. No jeden tam na 100, na 200 zawsze pójdzie, no ale to ma przechlapane, ale jako społeczeństwo jako takie, oni nie wyhodowali w sobie takiego pożądania, żeby samemu się kontrolować, żeby samemu jakoś tak się pilnować, żeby policja była wśród swoich ludzi. No to jest właśnie ten największy problem, który chyba nigdy nie będzie rozwiązany. Cała ekonomia również nie pomaga w całym tym Chicago. Tak jak dużo tych przedsiębiorstw, dużo tych kompanii, no to widzi, że tam nie można operować biznesu w Chicago, no bo teraz ostatnio komuniści w Chicago doszli do wniosku, że musi być miejski podatek środowiskowy. Także tam następne za to, że biznesy przyszły do Chicago, to są niszczone tym, że ma być jakiś środowiskowy dodatkowe pieniądze. To, no, podatek środowiskowy, kiedy w Chinach otwierają kopalnie węgla na lewo i prawo, a w Ameryce niszczą swoje własne biznesy. No to jest idiotyzm. To jest idiotyzm. Te podatki, to w sumie na 50 stanów, no to Chicago jest na 30 miejscu, tak gdzieś w połowie. Także major Lightfoot i gubernator Pritzker, no oni oczywiście, oni będą oskarżali, będą mówili, że to chciwi kapitaliści, że to chciwe korporacje, że to po prostu tak nie powinno być. No ale w sumie muszą się obudzić. Chicago musi się obudzić, Chicago musi zacząć decydować,
zlikwidować. No nie wiadomo, kiedy, do jakiego momentu to ma dojść, żeby to wszystko upadło. Kępczyński powiedział, że McDonald's no to nie jest prywatna jakaś firma altruistyczna. To oni po prostu mają akcje publiczne. Ludzie się spodziewają, żeby były tam jakieś zwroty z tych inwestycji, którzy kupowali te akcje. No Kępczyński powiedział, że w zasadzie no to nie jest jednokierunkowa sytuacja. McDonald's po prostu tam cierpi i walczy i proponuje, ale prędzej czy później nie będzie tolerował tego, co Chicago robi im. No i to są chyba przygotowania na wyjazd, tak jak Tesla wyjechała z Kalifornii, to za rok, za dwa przypuszczalnie McDonald's zwinie swoje żagle, no i wyprowadzi się z Chicago. Jakie musi być dno, żeby osiągnąć? No, to już chyba tylko zależy od obywateli, no ale na razie dopóki Lightfoot i Pritzker mają komu zabierać i mają komu dawać, no to komuniści są zawsze wybierani. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, no szczególnie w Chicago. W Chicago wygląda na to, że nienormalność osiągnęła już najwyższe szczyty, także głosujcie na tych, którzy będą was reprezentowali. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no jeżeli mieszkacie w Chicago, no to macie to, na kogo głosowaliście. Wszystkie te lewackie pomysły, no to macie w Chicago właśnie przez to, że wybieracie nienormalnych. Zdrowia dla normalnych.